poświęconemu Bielsku Białej, no ale również skupiającego społeczność StarCrafta 2. 100 zł do wygrania. Czobo prowadzi 1-0. Mamy znowu dalekie respawny, krosowe pozycje. Czobo na godzinie 12, Buczerski na godzinie 6. Buczerski. Buczerski, no już niestety, ma w plecy tą pierwszą grę. Wydaje mi się, że tutaj znowu odwieczny problem wystąpił przedronowania tak naprawdę. Czobo, elegancki timing, no nie oszukujmy się, znalazł tutaj i dzięki temu bez problemu, tak jak widzieliśmy, pozbawił ekspansji Zerga, a potem również nadziei na wygranie tej pierwszej gry. Zobaczymy, jak ta druga gra się potoczy w takim razie. Przeciągam się teraz delikatnie, przepraszam bardzo, nie powinienem takich rzeczy na wizji robić. No ale mamy te pierwsze minuty, kiedy będę musiał poczekać na to, co gracze postanowią zrobić. Przypominam jeszcze, że po tym finale przechodzimy na Lenovo Cup numer 4 i tam będziemy śledzić poczynania zawodników, którzy dzisiaj walczą o podkładkę od Kupada, najprawdopodobniej od Kupada, i o gadżety. No ale oczywiście najpierw musi się ten turniej zakończyć. Póki co Buczerski, widzimy już ekstraktor. No i będzie haczery. Ciekawostka. Nie, nie będzie haczery, przepraszam. Ten dronek wysyłany na zwiad. Jest spawning pool po ekstraktorze. No a Czobo póki co standardowo gate assimilator. Probka również wysłana na zwiad. Minowa tutaj Overlorda chwilę temu, więc myślę, że już wie doskonale Czobo, gdzie znajduje się jego przeciwnik. No i tak jak mówiłem, te krosowe pozycje tutaj dają znowu możliwość popisu w dłuższej grze. Jeżeli chodzi o ten drugi turniej, to tam od półfinału tak właściwie powinienem streamować, więc spokojnie myślę, że się wyrobimy. No może ucieknie nam jedna czy dwie gry, a może poczekają w ogóle na nas, więc spokojnie. Nic się nie stanie. Spokojnie. Co my tu mamy? Dronka, który ukradł jeden minerałek. Drugi jest asymilator budowany w tym momencie przez Czoba. Jest również Cyber. Jest Zelot. Nie trzeba go chronobustować, no bo przecież daleka odległość między bazami. Buczerski zbiera teraz chyba 300 minerałów, żeby tutaj postawić ekspansję. Wypatrzona probka zdjęta. Nie będzie tutaj szpiegować na korzyść. Na korzyść Protosa. No i pytanko, co takiego będzie Czobo kombinował? Wysłano tutaj probka. No, 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 no. Czyżby ekspansja? Czyżby ekspansja? Nie, no, niemożliwe. Nie z jednym gate'em. Nie w tym momencie, mam takie wrażenie. Chociaż, kto wie, a może jakieś proxy tajemne. Jest budowany drugi gateway, tymczasem robi się oczywiście upgrade do warp gate'ów. Może w ogóle pokażę Wam, jak to wszystko w tym momencie wygląda. No, ta probka Czoba przechwycona tutaj przez Zerglinga. Póki to Czobo, no, spokojnie siedzi u siebie w bazie. Trzeci gateway jest zbudowany w tym momencie. No, ten jeden zelot z pomocą sentry znowu zaś przegania jednostki Buczerskiego sprzed bazy. No a ten kończy powoli budować ekspansję. Widzimy, że dorobił się tutaj jednego kryptomorka. Już sobie krypka rozrzuca w stronę naturala. Ponownie trzy gate'y w wykonaniu Czoba. No i pytanko, czy będzie chciał zagrać dokładnie to samo. Buczerski, jak widzimy, to samo. Roach Warren. Nie wiem, o co chodzi z tym komentarzem Czoba. W każdym razie 3 centry, no i będzie ekspansja stawiana przez Protosa. Jest tutaj już 600 minerałów w tym momencie. Probka również wysłana. No a ja ten głos mój nosowy bierze się stąd, że mam zatkany nos po prostu. Było dobrze, jest gorzej. Ale jak to mówią, dopóki trwa bitwa, trzeba działać, więc nie przestajemy mimo dodatkowych efektów dźwiękowych w moim wykonaniu od czasu do czasu. No, zobaczcie, ile sentry, to jest właśnie taka zależność, jeżeli chodzi o Protosa. Duża ilość sentry
mało minerałów kosztuje, czyli pozwala tutaj spokojnie na wybudowanie tego Nexusa, a jednocześnie pozwala się skutecznie bronić przy małej ilości innych jednostek. Dużo force fieldów tutaj tak naprawdę można będzie zagrać, więc zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Jest layer robiony tymczasem przez Butcherskiego. Jak tam limit? Praktycznie taki sam, 29 probek do 37 dronek w tym momencie. No i kończy się powolutku budować Nexus w Naturala u Choba i robi się również Robotic Facility tym razem. No a Chobo powolutku maszeruje. 3 Stalker, 1-0 i 5 centry, a właściwie nawet 6 centry. Cała armia, jaką posiada w tym momencie Protoss. Czyżby chciał tutaj jakąś presję na swoim przeciwniku wywrzeć? Okaże się. No widzimy, że Butcherski zaczął momentalnie produkować Roach'e, produkuje się jeszcze dodatkowa Królowa, więc będzie tutaj na pewno chciał uważać. Zergling puszczony tutaj na zwiad odkryje, że Chobo po prostu zrobił podpuchę. Robi się obserwator, Chobo tutaj zobaczy, co szykuje jego przeciwnik. No i co tu dalej, panowie? 8-9 minut praktycznie za nami. Nikt nie kwapi się do żadnego konfliktu zbrojnego. Bardzo pokojowo nastawieni obydwaj zawodnicy. No, pokuszę się o stwierdzenie, że late game tutaj zdecydowanie może być na korzyść Choba, który wydaje mi się osobiście bardziej doświadczonym zawodnikiem, ale mogę się mylić. Butcherski pokonał przecież Kubę. No więc zobaczymy. 72 limitu do 84. Protoss tutaj nadrabia. A w tym momencie leci tutaj sobie obserwatorem. Widzi, że są Roach'e. Wlatuje w tym momencie do maina. Jest Hydralisk Den, jest Spawning Pool. Więc chyba wie wszystko. Widzimy, że trzecią bazę zakłada w tym momencie Butcherski. Colossus Den, czyli tak zwany Robotic Bay, już budowany przez Choba. No i czyżby chciał zakładać również kolejną bazę? Oto jest pytanie. Ma jednego Immortala. Widzimy, że pojedyncze kanony się tutaj zaczynają pojawiać. No i udało się uciec temu Overlordowi. Trzy Warp Gate'y w dalszym ciągu tylko dla Choba. Przydałby się czwarty, mam takie wrażenie. Mógłby tutaj ciut mocniej poprodukować. No a Butcherski neguje tutaj przez chwilę chociaż możliwość zaekspowania. Już tutaj Chobo przegania oczywiście te zerglingi i dzięki temu zakłada również trzecią bazę. Więc makro gra nam się tutaj szykuje, proszę Państwa. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Troszkę mało creepu rozrzuconego tak naprawdę, jeżeli chodzi o Butcherskiego. Myślę, że mógłby tutaj sobie pozwolić na odrobinkę więcej tumorów, chociaż jak patrzę na tą energię na królowych, to nie ma jej wcale tak dużo. Teraz dopiero plum wyszło coś spod ogona, więc są budowane te dodatkowe tumory. No a potrzeba więcej creepu, żeby tutaj spokojnie myśleć o falczeniu tymi hydrami, atakowaniu, bronieniu się. Jest pierwszy kolos w produkcji tymczasem u Choba. Robi się plus jeden do pancerza, plus jeden do ataku, już chyba wykręcone w tym forżu zostało. Sprawdzę jeszcze kątem oka upgrade'y. Plus jeden do zasięgowych robi w tym momencie Butcherski. Robi bardzo szybkie koruptory również. Bardzo mądrze tutaj zabezpiecza się przed tymi kolosusami, które nadejdą już niebawem z tego złego budynku produkującego robotyczne jednostki. No i za sekundkę gotowy zasięg do kolosusów będzie miał Chobo. Jak tam limit? 113 do 136, 66 dronek do 58 probek. Dochód, no oczywiście na korzyść Zerga zdecydowany. Chobo pewnie poczeka tutaj do większej liczby kolosusów. Chociaż brakuje mi troszkę tych budynków produkcyjnych. Widzimy, że teraz dopiero czwarty Warp Gate będzie dostawiany. Myślę, że już mógłby mieć na tym etapie gry drugie Robotic Facility i więcej tych kolosusów produkować. No a Butcherski, korzystając z czasu, coraz więcej creepuje tutaj w stronę bazy Protossa. Mocno wypełnione dronami wszystkie bazy
Wydobycie trwa plus jeden, zasięgowe jest zrobione, robi się plus jeden dla latających. W tym momencie również dodatkowe koruptory dorabione. Zobaczcie, 11 i w tym momencie jest gotowych. Jeszcze dalej się robią, proszę, proszę. Naprawdę sporo ich już niebawem będzie miał. Buczerski zaczyna się nawet zastanawiać, czy aż nie za dużo ich wyprodukował, bo tak naprawdę tych kolosusów uczowa w tym momencie nie ma jakoś specjalnie dużo. I widzimy, że on głównie inwestuje w tym momencie w Warp Gate'y. Twilight Council również się pojawia. Zresztą on ma tutaj tego obserwatora, gdzieś był przynajmniej jakiś czas temu. Tu widzimy Overseer, więc być może udało się go zestrzelić. I dzięki temu wiedział, że tak dużo koruptorów robi jego przeciwnik, więc mógł odpowiednio zareagować, nie inwestując tak mocno w kolosusy. No, ten Overlord poszukuje tutaj armii Protosa w tym momencie, ale jej oczywiście nie znajdzie, bo armia Choba zlokalizowana w tym momencie, w tym punkcie. Robi się blink, robi się plus 2 do ataku, z tego co widzę, bo jest już jeden do ataku, jeden do pancerza. No a Zerg rusza w tym momencie, wymaksowany Zerg do 175 limitów Protosa. Autostrada creepowa pozwoliła przemieścić się no, na tą odległość praktycznie bez żadnych opłat. Jest ślisko, jest szybko. Zobaczymy, jest kolejna ekspansja budowana przez Buczerskiego. Czyżby chciał tutaj zmierzyć się z Protosem? Szukałbym osobiście w tym momencie troszkę jakiejś gry kombinacyjnej, jakiś mały dropek, nydusik, nie takiej walki w otwartym polu, no bo niestety może być tutaj to dużym problemem. Jest sporo hydro oczywiście, jest sporo roachy, no ale też obserwator Choba śledził to wszystko, teraz co prawda zestrzelony. Chobo również zbliża się tutaj do wymaksowania w tym momencie. No i ta spora ilość zergowych jednostek przemieszcza się lewo, prawo w tym momencie. No, armia Choba wraca tutaj, jest próba zajęcia tego naturala. No, momentalnie sfokusowane tutaj kolosusy. Jeden pada, drugi pada w tym momencie. No ale tak naprawdę główny trzon armii Choba to ta masa stalkerów, które mają oczywiście blinka. No i jak to teraz będzie wyglądało? Pada całe jednostki. Wszystkie jednostki naziemne Buczerskiego padają. Padają wszystkie roacze. Stracił masę limitu w jednostkach naziemnych. Pozostały mu tak naprawdę same koruptory w tym momencie. 17 roaczy produkuje w tym momencie Buczerski, a Chobo puszuje. 166 limitu ma w tym momencie. No i dwa Stargate'y, zobaczcie, pojawiły się tutaj również, robi się złote wydobycie, robi się tutaj godzina 9 również, gdzie te roacze Buczewskiego, one zmierzają w drugą stronę, a Chobo kontruje natural, on może kancelować to złoto tutaj bezpiecznie, jest zdjęta już tutaj ta ekspansja. Co zrobi dalej Chobo, oto jest pytanie, jest tutaj oczywiście złoto wybudowane. No, masa roachy przechwyciła tutaj kilka stalkerów, ale też wszystkie koruptory dostały się praktycznie pod te blink stalkery Choba. No i teraz co dalej, co dalej? Zerg znowu wymaksowany, Proto 177 limitu, głównie stalkery, jak tak patrzę, plus 3 do ataku się robi. No, musi tutaj zanegować tą złotą ekspansję Chobo, jeżeli chce myśleć o wybiciu zerga z rytmu tego makro, tego odnawiania wszystkich jednostek w tempie po prostu ekspresowym. Robi się hive, tutaj widzę. Pytanie, jak będzie chciał wykorzystać? Patrzę, że są robione jakieś koruptory. Może przejście na Broodlordy. Przepraszam, nie mogę się nie mogę się wysłowić. Znowu masa koruptorów po stronie Buczerskiego, ale Chobo ma praktycznie pojedyncze kolosusy. No i teraz duża walka. Nie najlepiej rzucone force fieldy niestety. Co prawda sporo chyba tu jeszcze energii pozostało tak naprawdę. No i teraz czy będzie chciał to złoto zajmować? Atakować Chobo przynajmniej. Nie wycofuje się do tyłu. Mocne, mocne wydobycie z Zerga, ale porównywalne wydobycie Protosa. Sprawdźmy, main jeszcze nie wybrany, jeżeli chodzi o Protosa, również troszkę minerałów w mainie ma cały czas Zerg. Naturale, mocno wyeksploatowane. Co robi Chobo? No, dorobił jednego kolosusa, ma tutaj Immortala jednego, widzę Greater Spire robione w tym momencie u Zerga. Padnie teraz sporo tych koruptorów, te Blink Starkery radzą sobie z nimi wyśmienicie, no i
na pewno jeżeli zacznie grać Broodlordy, będzie ciężko na te Blinkstalkery tutaj kontrować tymi Broodlordami. Załadował się na rampę teraz przy tej złotej ekspansji Czobo Buczerski, ostrzeliwuje tutaj z dołu, z góry, ale traci dużo wojska. Po raz pierwszy chyba w tym meczu przewaga w limicie przechyla się na stronę Protosa. 140 do 180, padają hydry, padają infestory, padają koruptory. Ta ekspansja za sekundkę zostanie wyeliminowana. Patrzę, co tutaj dzieje się od tyłu. No, załadowane tutaj te koruptory, one już mogą właściwie za sekundkę będą mogły się zmieniać w Broodlordy. Stracił złote wydobycie w tym momencie Zerg. Pojedyncze hydry tutaj doskakują do nich Stalkery. Dołącza jeszcze większość hydry, jeszcze więcej hydry od tyłu. Próbują jak mogą powstrzymać tą ogromną ilość Stalkerów, którą tutaj Czobo naprodukował. Patrzę cały czas na ten limit. 175 do 120. No, czyżbyśmy mieli zobaczyć 2-0? Na to wszystko wygląda. Robią się, nie robią się Broodlordy. Sprawdzam tu kątem oka. Jest w naturalu Zerga w tym momencie. Armia Protosa padnie za sekundkę te haczery. Pojedyncze jednostki się tutaj pojawiają. Drony w tym momencie uciekają na maina. Good game, pisze Buczerski. No i mamy 2-0 w tym finale. Czobo prowadzi. Może będzie 3-0 gładko. Nie, ja za sekundkę...